Siema, lecimy dalej z Last Eposzkiem. Trzeba zrobić w końcu tą nieszczęsną fabułę, bo no, jestem z tyłu. No ale zobaczymy, w ogóle ogarnąłem pewną ciekawą rzecz, mianowicie mój skill niby bije lightning. No i pytanie, aha, i to jest plazma. Dobra, tu mogę zobaczyć damage mojego skilla. Dobra, to już wiem jak to działa. Czyli Lightning, Fire, Spell i Int. To się skaluje. Bo jak tutaj patrzyłem... A jest teraz też Lightning, a wcześniej nie miałem tu Lightninga. Nie wiem, kurde, dziwnie to działa. Czasami pokazuje, czasami nie. Dobra, czyli tak, Lightning, Fire, Spell i Int. Okej. To już wiem, jakich stat muszę szukać, żeby było dobrze. O, kluczyk na Dunga poleciał. Tylko to jest Dung, który mi chyba nie da żadnego skipa w tym momencie. Chciałbym zobaczyć, gdzie on jest. Tutaj. Nie, bo to jest poprzedni akt. I tu bym poleciał do Corrupted Lake. A Corrupted Lake jest gdzie? Czekajcie. Nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś na pewno jest. Corrupted Lake. Dobra, chyba nie będę tego szukał, wiecie, bo i tak tego nie znajdę. Nie wiem, ale whatever, raczej już się nie opłaca tego skipa walić. Już sobie zrobię normalnie, dokończę tą kampanię. Już jakoś super dużo też nie zostało tego. O kurde, sceptra znalazłem. I zobaczmy. Melee damage, spell damage. Increase spell damage, procentowy też. I kurde, fire damage. A co mi pokaże tooltip? 699, 955. Dlaczego mi to niby więcej pokazuje? Aha, bo flat spell damage ma sporo. Także... Ty, to mogę sobie ulepszyć. Pyk. Pa. Dobrze. I kurde, nie wiem co zrobić z tym fire damage'em. Tego raczej nie opłaca mi się ulepszać. Dobra, na razie zostawię. Damage 1000. Powinno być i tak dużo lepiej. Z tego co było. To muszę popracować trochę nad resami. Ja mam giga mało resów mam. Fizykala to w ogóle mam 0. A tu mobki potrafią przywalić z tego fizykala, nie? Czasem. Nie, ale git jest, no. Fajny scepterek poleciał. Dosyć fajnie mi to damage zwiększyło. Że teraz przez chwilę na pewno będę leciał w miarę szybko przez te akty. A dalej, no to pewnie będzie trzeba coś nowego później. No i widzicie, z czego dostałem? Physical. Muszę physical resy ogarnąć. Bo ja physical resów mam 11%, nie? Także no, jest ciężko. Że wiecie, no to jest Essek. Na Esseku jak się tam czasem wywalę, to nic się nie stanie, nie? Jakbym grał na Haseku, no to bym już pewnie miał dawno skapowane te resy. A na Esseku to tam. Czasem wywalić się trzeba. O. No i jest level upik. Niestety musiałem, kurde, tą mapkę jeszcze raz robić. Bo przy przechodzeniu przez mapę wywaliło mi gierkę z jakiegoś powodu. I teraz tak. Poszedłem ostatnio tutaj. I teraz chciałem dać... Directly... Czekajcie. Chyba to. Zobaczymy jak to będzie działać. Jakby powinno mi czasami zdouble castować to, nie? Ale czy to tak będzie działać? No to zobaczymy. Idziemy tu pod ten lightning. A tutaj idziemy to Ward za Inta. No i tu standardowo idziemy dalej w Shock Chance'a, żeby było 100%. Dobra, mamy mechanikę sezonową. Czy tym razem... O kurde, ale zajebiste, dobra. 3 levele do Running Invocation. Empowerujemy to. Ja to muszę mieć. Ale dojebany itemek się trafił. No. Jeszcze kurde
Dwa razy chyba muszę na to trafić, nie? Żeby to dostać. Wow, ile z tego shardów tu leci. Dobra, a tutaj co ja chciałem dać? Kurde, nie pamiętam. Aha, to, less hit damage. Okej. No i tu jest ten kurde bossik taki, przy którym trzeba stać na mele. Bo inaczej on wszystko blokuje, nie? Ciekawe, czy on będzie w stanie mnie zabić. Giga mnie to ciekawi. Ty, no, będzie w stanie mnie zabić. A myślałem, że nie. Myślałem, że raczej na chillku zrobię. A tu jednak... Jednak nie. Dobra, mamy gościa. Czy coś poleci ciekawego? Nope. Nic ciekawego nie poleciało. Idziemy dalej. Tu mamy waypointik. Tu jakieś książeczki, ale to mnie tak średnio interesuje. I tu muszę pogadać z jakimś ziomeczkiem. Imperial Era. Dawaj gościu. I tepek. Dobra, i tu kolejny jakiś ziomeczek. Tu jest babka jakaś. Muszę iść na Lower Severs. Okej. Myślę, że... O, jest mag. Może sobie maga zrobimy. I jest ten. Mechanika ligowa. Także zobaczymy, co się zupgrade'owało na tej różdżce mojej fajnej, którą będę chciał wziąć. Tylko ja nie wiem do końca, jak ta mechanika działa. Czy jak ja się na przykład wywalę na tym mobku, czy te itemy przepadają? Chyba tak. Dlatego trzeba będzie, kurde, uważać na tym. O, jeszcze level upik wpadł. Idol na magale pod cold skill'e. Tutaj damy... To dałem. World retention chyba, co? Ale to jest tylko na chwilkę, tak... Nie wiem. O, resy. Elemental damage. Tu też resy. Kurde, nie wiem. Pójdę chyba w ten elemental damage. Dobra, uwaga. Coś się zupgrade'owało. Chance to ignite on hit. Ale gówno. Dobra. Empowerujemy dalej. No ten bossik akurat łatwy jest. Przynajmniej na... Na aktualnym etapie gry, nie? Później wydaje mi się, że będzie troszkę trudniej, albo przynajmniej powinno być troszkę trudniej. Zobaczymy. Dobra, shardy. No i lecimy dalej. No mamy NPC-a kolejnego. Ja sobie level rozdam. Pyk. No i kurde, szukam tej mechaniki. Na poprzedniej mapie nie spotkałem jej. Fajnie by było ją teraz spotkać, bo znowu bym sobie zempowerował tego Wanda, bo to chyba Wand był. No i zobaczyłbym, co tam weszło ciekawego, nie? Mam nadzieję, że coś fajnego. Dobra, jest mechanika. A sobie najpierw te mobki zabiję, żebym przypadkiem nie dostał jakiegoś unlucky hita od nich. I żebym nie padł na mechanice. Bo wtedy będzie nieciekawie. Aha, nie. Miejsca wykło. Dobra. Zobaczmy, co poszło. Chance to ignite i co jeszcze poszło? Nie mam pojęcia. Freeze rate. Multiplier. Ale gówno. I nie mogę tego zempowerować więcej. O, dobra, dawaj challenge'a. Zobaczymy. On stoi na górze. I ja nie widzę, czy te okręgi, które on wali,
Czy to mnie to w ogóle dotyka, nie? To jakby nade mną lata. Ale ja chyba dostaję damage w ogóle z tego. Nie wiem, trochę zbugowane to jest. Nie mam być szczery. A to jest w ogóle two hand. Nie wiem, no zobaczmy. 909. No niby pokazuje mi, że więcej tooltip. No i plus 3 levele. 3 levele to jest giga dużo, nie? A, czy dałbym to? Dałbym... Co jeszcze? Triples Max Runic Energy. Kurde. No na pewno w to wszystko będę chciał iść, nie? Jak mam 3, to wtedy dostaję dodatkowe. A tutaj... Może być razy 3. Nie wiem, no wezmę to, zobaczymy. No i mamy 40 level, także jeszcze jeden punkcik tutaj. No i co, póki co tyle. Fajnego stafika udało się ogarnąć. No, myślę, że w najbliższym czasie to będę chyba tym stafikiem grał. Szkoda, że takie słabe bonusy weszły. Miałem nadzieję, że będzie coś lepszego. Wtedy było w ogóle super. No ale jest jak jest. Także tyle i do następnego.